Zostańcie z nami, bo na Albaid Stadium za chwilę będzie gorąco. Szanowni Państwo, Albaid Stadium pęka w szwach. Jesteśmy gotowi na futbol na najwyższym światowym poziomie. Państwa dzisiejszymi komentatorami będą Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo nam przyjemnie. Witamy, witamy. Komentowanie meczu finałów Mistrzostw Świata to prawdziwy zaszczyt i wyjątkowa przyjemność dla tej atmosfery, która udziela się nawet już teraz, na tym etapie rywalizacji, czyli jeszcze w fazie grupowej. Warto tu być. Oto w jakim składzie wystąpi Chorwacja. W bramce Livaković, Luka Modrić oraz Marcelo Brozović zagrają na środku pomocy. Andrej Kramaric zagra zaś w ataku. A tak oto prezentuje się pierwszy garnitur reprezentacji Belgii. Między słupkami Thibaut Courtois. Dalej w obronie Toby Alderweireld wystąpi razem z Janem Vertonghenem. W ataku zaś zobaczymy Edena Hazarda, współpracującego z Romelu Lukaku. Pierwsze spotkanie grupowe na Mistrzostwach Świata dla tych zespołów właśnie się rozpoczęło. Hazard. Romelu Lukaku. Eden Hazard znowu z piłką. Dobrze, teraz wrzuca na dalszy słupek. Ta akcja nie przynosi powodzenia, ale będzie jeszcze rzut rożny. Zagranie na klepę, krótko. Rzutka na Romelu Lukaku. I tak gol! Belgowie trafiają do siatki. Fantastycznie się cieszą, ale nie ma co się dziwić. I teraz realizator pokazuje, jak to wpadło. Krótkie rozegranie, a potem świetna wrzutka. A Romelu Lukaku tylko czekał na taką okazję. Ruszył do tej piłki jak po swoje, dopadł ją w odpowiednim momencie i uderzył głową. Wszystko jak w podręczniku. Prowadzą zatem 1-0. Paszalić przy piłce. To może być wyrównanie. Teraz interwencja bramkarza. Bardzo groźnie to wyglądało. Koledzy z obrony na pewno będą mu wdzięczni. Ale tam był tłok w polu karnym. Świetnie bramkarz przy tym rogu. Lukaku. Jan Vertonghen. Toby Alderweireld. Eden Hazard. Romelu Lukaku. Uwaga, uderza z dystansu. Tu jednak bramkarz był czujny. Dobre zachowanie, bez konsekwencji. Hazard zagrywa teraz prostopadłą piłkę, lobem. I zagranie teraz do Lukaku. No i po ataku, dobra interwencja. Carrasco, Toby Alderweireld, Yannick Carrasco, znowu mają piłkę, błąd i strata, może być bardzo kosztowna.
Tak właśnie należy wykonywać wślizgi. Dobre przejęcie piłki. Blokuje ten strzał, dobre zachowanie. Lukaku. Carrasco. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Chyba strzał z dystansu, lecz bramkarz był na posterunku. Kovacic. Luka Modric. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Hazard. Szanują teraz piłkę. Wymieniają podania. Zyskują na czasie. Kevin De Bruyne. Uwaga! Dobry przerzut górą. Nie oddają głupio piłki. Nie tracą jej. Wciąż budują tę akcję. Livakovic. Bez najmniejszego problemu. Przy piłce Eden Hazard. Znowu Yannick Carrasco. I piłka znajduje Eden Hazarda. Ależ bomba! Co za bramka! Doskonałe uderzenie! Teraz widzimy, jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż, takiego uderzenia tylko pozazdrościć. Na razie 2-0. Luka Modric. Dobrze dziś strzegą piłki Belgowie, nie dopuszczają do niej przeciwnika i wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki, no i na bramki. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Nie, nie tak, źle to teraz wybija, wciąż może coś z tego być. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Kovacic. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. To mamy nie. Alderweireld. Carrasco. Toby Alderweireld. Carrasco. Mamy gwizdek. Było przewinienie. Gra będzie wznowiona od rzutu wolnego. Sędzia teraz wyraźnie pokazuje, że kolejne tego typu zagranie skończy się kartką. Na razie jeszcze bez większych konsekwencji. Tak, chyba dobra decyzja, żeby trochę przyhamować zapędy obu drużyn. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Eden Hazard. I oto piłkę ma Carrasco. Uwaga! Musi to wykorzystać! Spokojnie i pewnie teraz bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłkarska. To nie była dobra interwencja. I oto piłkę ma Carrasco. Znowu Yannick Carrasco. Dobrze przechwycił, świetnie się teraz ustawił. Toby Alderweireld. Piłka trafia do mnie. Alderweireld. Dobra, teraz piłka górą. I oto piłkę ma Carrasco. Tak nie można. Bardzo kiepskie zagranie. Gwizdek oznacza, że czas na przerwę na stadionie Al Bayt. I rozpoczęli drugą połowę. Przypominam Państwu, że oglądamy pierwsze spotkanie fazy grupowej.
Podanie do Tielemansa. Uwaga, groźnie! Co za interwencja! Odbita piłka, nie ma bramki. Stawiają na krótkie rozegranie. Wrzutka De Bruyne. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. Van Aken przy piłce. Uderzenie, proszę Państwa! Ale bramkarz bez większych problemów radzi sobie z tym uderzeniem. Luka Modric. Mateo Kovacic. Strata piłki na rzecz drużyny przeciwnej. Chorwaci nacierają skrzydłem. Mają tam nieco miejsca. Faul, nie! Czysty odbiór w polu karnym. I będzie rzut rożny. Centra w pole karne. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Trafia w słupek, zagrożenie nie minęło. Ależ było blisko w tej sytuacji, naprawdę nie dopisało szczęście. Trochę celni, a mielibyśmy bramkę. Ciekawie budują teraz tę akcję, są coraz bliżej pola karnego. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Przedniej urody, górna piłka. Piłka trafia do Mnie. I próba strzału. Dobrze to teraz zatrzymał ciałem. Podanie do Miciego Batshuayi. I z piłką teraz Mnie. Dobre teraz wybicie. Chwila oddechu dla obrony. Mnie z piłką przy nodze. I z piłką teraz Mnie. I ma piłkę Axel Witsel. Łapie spokojnie piłkę Libakovic. Mnie z piłką przy nodze. Tielemans. Ładnie, teraz grają piłką, czekają na okazję do zadania właściwego ciosu. Piłka do Witsela i uderzenie zablokowane. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Mnie. Tielemans. To ma Mnie. Witsel. Thorgan Hazard dostaje piłkę. Axel Witsel. I teraz za obronę ta piłka. Hans Van Aken. I tu mamy nie, raz jeszcze. Bardzo dobra interwencja. Szybkie teraz wznowienie gry. Wrzutka De Bruyne. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Jest dośrodkowanie, świetnie. Co tam się teraz wydarzyło? Wspaniałe wybicie poza bramkę. I ponownie zaczną z narożnika boiska. Decyduje się na krótkie podanie. Mnie z piłką przy nodze. Optymistycznie podszedł do tego strzału. Dobrze, blokuje teraz strzał. Świetnie, znów zblokowany strzał.
Tak jest! Jeszcze jedna bramka. Już 3 gole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie? Ładne złożenie się do strzału. Instruktażowa główka. Tu po prostu musiała być bramka. I zaczęli od środka. Belgowie na razie robią tu sobie niezły trening strzelecki. Modric. Teraz piłka przy nodze Perisicza. Alderweireld spokojnie przejmuje teraz piłkę. Hans van Aken. I Csibachuai. Uwaga, bomba z daleka! Co za gol, ależ przymierzył! Ależ uderzył, pokonuje bramkarza z dystansu! Piękne to było uderzenie, warto na nie popatrzeć spokojnie, a przede wszystkim docenić. Taka umiejętność potrafi zrobić różnicę. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Piłkarze pograją jeszcze zaledwie 5 minut. Alderweireld. Vertonghen. Tobi Alderweireld. Thorgan Hazard. Vertonghen. Tobi Alderweireld. Thorgan Hazard. I mamy teraz oficjalny komunikat. Doliczone dodatkowe 2 minuty gry. Kevin De Bruyne. Sędzia kończy ten mecz. Górą, jak widzieliśmy, Belgowie.